Siemano wszystkim, witam w kolejnym filmiku. Dzisiaj taki króciutki filmik. Od razu powiem tak, nie jest to żaden sponsorowany film, nikt mi za to nie płaci, po prostu to jest moja wolna wola, że ten film wrzucam na YouTube'a. A o co chodzi? Opowiem wam historię pewnej przesyłki, która była zamówiona przeze mnie. I to otóż tak, w sklepie Giemoto, dobrze wymawiam tą nazwę chyba, była zamówiona przesyłka, czyli ten, tak jak widzicie, Belray, filtr oleju, taka ta śruba do spustu oleju, no i taka miska właśnie do zbierania tego zlanego oleju. No i ta paczka przyszła do mnie w poniedziałek. Kurier z DPD, oczywiście, nie pozdrawiam DPD, kurier z DPD przybiegł z tą paczką rano po 8 parę minut. Kasę odebrał i uciekł od razu do swojego auta. Otwieram tą paczkę, kurczę, w domu. No i tak, olej wszystko w porządku, filtr oleju, śruba jest ok. A miska, zobaczcie sobie teraz zdjęcia, miska wyglądała w ten sposób. Taka przyjechała. Kurde, karton. To mi nie dało, że to mi nie dało od początku do myślenia, bo karton, ten karton, taki jak ten, wyglądał jakby, nie wiem, kurde, pół tony paczek na nim leżało wcześniej, zanim dojechał do mnie. No i co? No tak miska tak właśnie wyglądała. Popękana, połamana, pourywana, cała, kurde, no masakra, nie? No, nie wiem, co oni z tą paczką robili w tym DPD. No to co, szybka akcja, telefon, kurczę, udało mi się szybko połączyć z tym sklepem Giemoto, z infolinią. A tam pan odebrał, powiedział mi, co mam zrobić w takim przypadku, jeśli zostało to uszkodzone w transporcie. No i wygenerował mi numer zwrotu przesyłki, przesyłka została, ta miska dokładnie ta, została popękana, została odesłana w poniedziałek koło popołudniu chyba do tego sklepu Giemoto. No i dzisiaj mamy czwartek i kurczę, zobaczcie, miseczka jest w całości, tym razem nie uciekł mi kurier z DPD. Musiał czekać, żeby aż mi się uda otworzyć tą paczkę i sprawdzić, czy ona jest w całości. Także o, tam bardzo się bronił, nie chciał czekać, no ale niestety musiał. Udało mi się go przytrzymać. Dzisiaj karton, kurde, wygląda jakby on go normalnie, ten kurier, przewoził na własnym siedzeniu w kabinie normalnie. Taki, kurde, prościutki ten karton, a nie połamany tak w tamtym poprzednim, w tej poprzedniej dostawie. Także zobaczcie, przesyłka przyszła w poniedziałek rano z połamaną miską do zlewania oleju. Dzisiaj mamy czwartek i też godzina 8 z minutami ta miseczka przyjechała z powrotem do mnie. Została wymieniona na dobrą, nową w całości i teraz chodzi mi o to, po prostu ten filmik wrzucam tylko po to, żeby powiedzieć tak, dzięki ludziki, ekipo z Giemoto. Nie wydawało mi się, że tak to szybko, sprawnie i płynnie przebiegnie, że może jakieś problemy się zaczną, że coś tam i tak dalej, nie? A tu, kurczę, normalnie w 4 dni zostało wszystko załatwione. Chyba mi się w sumie pierwszy raz zdarzyła taka sytuacja, że tak to wszystko szybko zostało załatwione właśnie. Podczas tego, że ten towar był uszkodzony w transporcie, ta wymiana. Konkluzja na koniec filmu. Polecam ten sklep Giemoto, bo ekipa w tym Giemoto działa, z tego co udało mi się doświadczyć na własnej skórze, działa bardzo sprawnie. Okej, dzięki za oglądanie. Chcecie fajne zakupy robić, pewne, bezpieczne, kupujcie w tym sklepie Giemoto. Ten film jest po prostu wrzucony w ramach podziękowań dla ekipy ze sklepu Giemoto, no że po prostu no, dbają o klienta. Dzięki jeszcze raz, fajnie, że to wszystko się poukładało, można wymieniać olej. Na razie, cześć.